maca, inaczej zwana trawą pieprzową lub żeńszeniem peruwiańskim, ma doskonały wpływ na męski organizm. Roślina ta pochodzi z peruwiańskich Andów i roślinie na wysokości 3500 m. Maca przypomina wyglądem rzodkiewkę i swoją popularność zawdzięcza niezliczonym właściwościom odżywczym. Jej regularne stosowanie dodaje witalności i odmładza. Nie tylko mężczyźni powinni stosować macę, poprawia ona wiele funkcji organizmu zarówno męskiego, jak i kobiecego. Mężczyźni cenią mac szczególnie za to, że działa jak afrodyzjak na obie płcie. Jednak maca ma o wiele więcej godnych uwagi właściwości. Badania dowiodły, że regularne spożywanie macy przedłuża życie. Maca w diecie sprawia, że wyglądamy młodziej i nasz organizm jest młodszy. Maca przyspiesza również metabolizm i zmniejsza odkładanie się tłuszczu w organizmie. Dzięki dużej zawartości błonnika zmniejsza również apetyt i reguluje poziom cukru we krwi, dzięki czemu zapobiega cukrzycy typu 2. Kwasy omega zawarte w tej roślinie zmniejszają cholesterol i zapobiegają chorobom układu krążenia oraz zawałom, które są częstą przyczyną śmierci mężczyzn. Zwiększa libido, dzięki temu, że maca obniża poziom stresu, poprawia krążenie i dodaje energii, działa również jak afrodyzjak w dużym stopniu zwiększając libido obu płci. Maca zawiera również sporą dawkę żelaza, dlatego jest w stanie zwalczyć anemię. Dzięki temu, że maca jest rośliną adaptogeniczną, działa na nasz organizm wzmacniająco i pomaga w walce z wszelkimi chorobami. Maca zawiera w sobie również o wiele więcej wapnia niż mleko. To czyni ją doskonałym środkiem zapobiegającym osteoporozie. Zwiększa męską płodność, mężczyźni regularnie spożywający macę mają więcej plemników. Maca posiada również silne działanie energetyzujące. Jej składniki doskonale wpływają na gospodarkę hormonalną. Jak stosować macę? Macę można kupić w sklepie zielarskim lub aptece. Dostaniemy ją pod postacią tabletek lub proszku. O tym należy pamiętać. Na początek kup macę w proszku, aby łatwiej było ci dobrać odpowiednią dawkę. Maca pobudza, dlatego zbyt duża dawka może uniemożliwić zaśnięcie osobom początkującym. Spożywaj macę tylko w godzinach porannych. Najczęściej zalecana dawka macy to 3 gramy, płaska łyżeczka, proszku dziennie. Jednak dzieci powinny przyjmować połowę tej dawki. Macę najlepiej dodawać do koktajli i soków, jednak nie jest to konieczne.